W roku 2000 państwo Izrael obchodziło bardzo wyjątkową rocznicę. 3000 lat od zdobycia Jerozolimy przez króla Dawida. Z tej okazji różne państwa wysyłały w tę stronę, do Izraela, okolicznościowe prezenty. Rząd włoski, jak głosi miejska legenda, wysłał kopię cudownej rzeźby Michała Anioła Dawid. To ta rzeźba, której oryginał znajduje się we Florencji, a kopie w różnych miejscach świata. Ten prezent okazał się jednak dość kłopotliwy dla Izraela. Po pierwsze dlatego, że przedstawia nagiego mężczyznę, a w Izraelu istnieje zasada, że nie wolno eksponować nagości w miejscach publicznych, gdzie by wobec tego postawić tę rzeźbę. Po drugie, i to gorsze, Dawid na tym wyobrażeniu jest przedstawiony jako mężczyzna nieobrzezany. Czy można sobie wyobrazić Dawida nieobrzezanego? Wobec tego, jak głosi dalej ta miejska legenda, odesłano ten kłopotliwy dar. No właśnie, dzisiejsze pierwsze czytanie przenosi nas w czasy tego zdobycia Jerozolimy przez Dawida. To miasto nie było zdobyte wcześniej przez Jozuego. Przez prawie 200 lat, można powiedzieć, Izraelici żyli obok Jebuzytów, którzy zamieszkiwali to miasto. Kiedy wreszcie Dawid zdobył je i zrobił z niego stolicę dla wszystkich Żydów, no cóż, musiało ono powoli nabierać prestiżu w szacunku w oczach samych Izraelitów. Wobec tego Dawid strategicznie zbudował tam swój pałac królewski, żeby stamtąd rządzić północą i południem. Ale było mu tego jeszcze mało. Jako wybitny strateg wiedział, że jeśli będzie tam jeszcze jakieś wzmocnienie w postaci na przykład świątyni pańskiej, to na pewno to się przełoży na prestiż miasta i jego własny. Trudno oczywiście odebrać Dawidowi pobożności, no ale, jak powiadam, był także wybitnym strategiem. Te obie rzeczy się, że tak powiem, połączyły w głowie tego jednego wybitnego dowódcy króla. Kiedy projekt został pobłogosławiony przez proroka Natana, no to jeszcze tej samej nocy Bóg wyperswadował im obu, mówiąc do Dawida bardzo dziwne słowa. Chłopaku, przecież ja cię zabrałem z pastwiska. Wszystko, co masz, nie mogłeś nawet w najśmielszych oczekiwaniach, snach sobie tego wyobrazić. A otrzymałeś ode mnie, no umówmy się, z pasterza zrobiłem cię pasterzem całego ludu, królem. To ja będę budował prestiż twojego domu, a nie ty sobie pod pretekstem budowy mnie jakiejś świątyni. To godne i sprawiedliwe, ale umówmy się, że to ja ci błogosławiłem i będę kontynuował. Nie musisz nic, przepraszam za słowo, kombinować. I przy tej okazji Dawid słyszy obietnicę: twój tron utwierdzę na wieki, twój dom będzie trwał na wieki. Przez dom rozumie się nie tylko budynek, ale przede wszystkim ród, rodzinę. Twój dom, twój ród utrwale na wieki. 400 lat, nieco ponad 400 lat później, na tronie w Jerozolimie nie ma już żadnego króla. Ostatni królowie z tej dynastii Dawidowej okazali się fatalnymi władcami. Ich błędy doprowadziły m.in. do bezkrólewia. Nie ma króla, a więc powstaje pytanie, czy Bóg okłamał Dawida, mówiąc mu, że jego ród, jego dynastia będzie na wieki. Raczej nie. Już wcześniej prorocy sygnalizowali o nadejściu jakiegoś wybitnego króla, Mesjasza, bo to są słowa zamienne. I wobec tego w tymże VI wieku zaczęły te nadzieje odżywać. Sądzono, że właśnie jest jakaś tajemnica, jakiś tajemniczy plan, co do którego Bóg się jeszcze nikomu nie zwierza, ale on się wyświetli jakiś czas do przodu, w jakiejś nieokreślonej przyszłości. Zaczęto więc spodziewać się bardzo gorliwie nadejścia Mesjasza. O tym właśnie mówi dzisiejsze czytanie drugie z listu do Rzymian. Jest to absolutne zakończenie tego listu, w którym Paweł, można powiedzieć, takie swoje CV przedstawia Rzymianom, do których ma zamiar się udać. Musi tam trochę odkłamać mitów na swój temat, że jest wywrotowcem, anarchistą, że uczy wywróconej Ewangelii. No i tak po wyłuszczeniu tego wszystkiego, czego jest piewcą i nauczycielem, na końcu zdobywa się na takie zwieńczenie, mówiąc o tajemnicy, która była zamknięta przed naszymi oczami, zakryta, a teraz została wyświetlona przez Jezusa Chrystusa, ta tajemnica zbawienia.
Czekaliśmy długo, warto było, została ona wreszcie wszystkim objawiona. Teraz trzeba tylko jeszcze utrzymać naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, bo od niej wszystko zależy. W dzisiejszej Ewangelii też słyszymy o wierze i o rezygnacji, czy prośbie o rezygnację z planów, tak jak to miało miejsce w pierwszym czytaniu, kiedy Bóg prosi Dawida o to, żeby zrezygnował ze swoich pomysłów. Jest to dobrze znany fragment Ewangelii Łukasza, w której słyszymy o tym, że do Maryi przyszedł wybitny gość, archanioł Gabriel. Mało kto jednak zwraca uwagę na pierwsze zdanie w tym opisie, gdzie ewangelista czyni jasne odniesienie do pewnej obietnicy, o której usłyszał Dawid i o której słyszeliśmy w drugim czytaniu. Mówi mianowicie tak, że Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. Z rodu Dawida. To ojciec nadaje pochodzenie dziecku. Nie wiemy, z jakiego rodu była Maryja, ale skoro z rodu Dawida był Józef, wobec tego dziecko, które przyjdzie na świat w tym związku, będzie również miało pochodzenie tego rodzaju. Będzie Jezus zatem z rodu Dawida. I to jest mało znaczący szczegół, ale właściwie na nim wszystko zawisa. Maryja, jak pamiętacie, wchodzi w ten bardzo dziwny dialog z aniołem i Bóg przez anioła prosi ją o to, żeby, jakby to powiedzieć, zrezygnowała ze swoich planów na przyszłość. Ona jest w takim dziwnym czasie pomiędzy zawarciem związku małżeńskiego, które było takie jeszcze mało spektakularne, opiewało na podpisanie pewnego kontraktu małżeńskiego, a tym faktycznym już wzięciem małżonki do własnego domu, do domu męża. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami był okres mniej więcej roku. Maryja, słysząc to, że będzie matką, nie dziwi się tak mu temu wcale. No taki jest sens małżeństwa, ale jednocześnie zadaje dziwne pytanie, jak to się stanie, skoro ja nie znam męża. To znaczy znać męża, to znaczy mieć z nim relacje seksualne. Ja jeszcze nie znam męża, to znaczy jestem jeszcze dziewicą. Jak to się stanie? I wtedy następuje wyjaśnienie. To się stanie tak, że po prostu nikt jeszcze czegoś takiego nie wymyślił. Maryja zostaje poproszona więc, by zrezygnować ze swoich własnych planów na przyszłość, by postawić na krawędzi swoje relacje z nowo poślubionym małżonkiem i wreszcie, by zgodzić się na coś, co przekracza ludzkie zdolności rozumienia. I tak się dzieje. Maryja mówi, okej, nie rozumiem, ale skoro Bóg prosi, proszę bardzo, oto ja, służebnica Pańska. I tak właśnie wygląda wiara. Mamy swoje pytania, mamy swoją nieumiejętność pewną odkrywamy w zrozumieniu wszystkiego, co Bóg mówi, co prosi. Tam ciągle jest jakaś tajemnica, nasz umysł odbija się od ściany. Ale skoro Bóg mówi, to na pewno nie jest to dla naszej porażki życiowej, tylko dla naszego sukcesu. Maryja godzi się na to, można powiedzieć, zamyka oczy i otwiera serce po to, by Boży plan się ziścił. Życzmy sobie także w tym świątecznym czasie, byśmy tak naszą wiarę mogli przeżywać. Czasem trzeba z czegoś zrezygnować, nawet jeśli wydaje się to dobre, żeby coś innego, cudowniejszego o niebo mogło się wyświetlić. Serdecznie pozdrawiam, błogosławionych świąt, ksiądz Dariusz Iwański.